Jedną z częstszych przyczyn zgłoszenia się pacjenta do gabinetu stomatologicznego i szukania przez niego pomocy u specjalisty periodontologa jest zauważenie przez pacjenta niepożądanej, nadmiernej ruchomości zębów, której wcześniej nie zauważał. Przyczyn patologicznej ruchomości zębów może być wiele. Od urazów zębów, poprzez powikłanie leczenia endodontycznego, poprzez rozrosty nowotworowe, po najczęstszą chyba u osób dorosłych przyczynę, jaką jest choroba przyzębia. W trakcie pierwszej wizyty szczegółowo oceniamy stan tkanek przyzębia, stan aparatu zawieszeniowego zęba, poza badaniem klinicznym wspomagając się diagnostyką radiologiczną. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, im wcześniej ustalimy, co jest przyczyną niepożądanej ruchomości zębów, tym większa szansa, iż zastosowane leczenie będzie miało korzystny, satysfakcjonujący i dla lekarza, i dla pacjenta efekt terapeutyczny. Leczenie choroby przyzębia obejmuje zarówno zabiegi higienizacyjne, leczenie zachowawcze, bądź leczenie chirurgiczne, a często dla zwiększenia komfortu pacjenta stosujemy tak zwane szynowanie zębów, czyli ich połączenie, ustabilizowanie ich za pomocą włókna szklanego. Jednak oprócz zabiegów, które wdrażamy w gabinecie stomatologicznym, bardzo ważne jest stosowanie się pacjentów do przekazanych przez lekarza zaleceń odnośnie zabiegów higienicznych stosowanych w domu.